Szczęść Boże, coś Wam powiem. Niczym się nie różnimy od poprzednich pokoleń. W dalszym ciągu jest w nas postawa malkontencka, roszczeniowa, domagająca się specjalnego traktowania, szukająca dodatkowych wrażeń. A jednocześnie w dalszym ciągu nie potrafimy dobrze zrozumieć tego, co mamy na wyciągnięcie ręki. Chcemy widzieć znaki podczas rekolekcji charyzmatycznych, a na niedzielnej Eucharystii nudzimy się jak mopsy. Przecież mamy wszystko podane jak na tacy. Eucharystię, sakramenty, Słowo Boże, różnego rodzaju grupy formacyjne, żeby w ten sposób zbliżać się do Boga i umacniać wiarę. I co się z tym dzieje? Ignoruje się. Podczas liczenia biernych w niedzielę była Ewangelia o trędowatych. Jeden z 10 przyszedł podziękować. I to samo widać w ławkach, bo 10% parafian przyszło w tym dniu na Eucharystię. Staliśmy się bardziej pewni siebie i swoich dokonań. Uśpiona została w nas czujność, że dzień, który aktualnie przeżywamy, może być naszym ostatnim. Czujność wyzbywa nas z naiwności, która nas usypia i rozleniwia. Ona prowokuje do myślenia i do odkrywania na nowo tego, co dzieje się w naszym życiu i na świecie. Dlatego Jezus mówił, czuwajcie. Jednak dziś mówi do nas, plemię przewrotne. To wstrząsające. I wielu z tego powodu się oburzy i powie, nie będzie mi nikt mówił, jak mam żyć. Odejdą pełni złości, bo prawda o sobie samym jest niewygodna. Zostaną najwytrwalsi. Tylko wcale tak nie musi być. Ciągle jest nadzieja, że wszystko można zmienić, że jeszcze będzie pięknie. Tylko potrzebne jest zaangażowanie każdego z nas na tyle, na ile mamy sił i możliwości. Jedni niech się modlą, drudzy niech dają świadectwo, inni z kolei niech docierają tam, gdzie wydaje się to niemożliwe. Taki jest Kościół, kontemplacyjny, misyjny i charyzmatyczny. Owe 40 dni z misji Jonasza to zapowiedź wielkiej przemiany, wielkich rekolekcji, które mają nas odrzeć z byle jakości i ukazać prawdę. Znak Jonasza jest znakiem zmartwychwstania, bo 3 dni spędził we wnętrzu ryby i wyszedł z niej, by iść dalej. Zmartwychwstanie Jezusa jest podstawą naszej wiary. Gdyby nie ono, na nic nasze wysiłki i starania. Bylibyśmy zdani sami sobie, a to raczej prowadziłoby do naszego upadku. Zobaczmy, że my nie wyciągamy wniosków. Była pandemia, to pojawił się strach. Jest wojna na Ukrainie, to jest przerażenie. Czy ludzie faktycznie się z tych powodów nawrócili? Spójrzmy wokoło, niech każdy indywidualnie odpowie sobie na to pytanie. A może nie oglądajmy się na innych. Zajrzyjmy do naszego wnętrza. Czy Bóg jest tam wystarczająco obecny? Jezus prosi nas, byśmy umieli słuchać, byśmy umieli serce otwarte na wszystko, co przychodzi do nas od Boga. Abyśmy potrafili wysłuchać Go, gdy mówi do nas przez swoje słowo, przez artykuł czy książkę, przez inną osobę lub przez sytuację, przez którą aktualnie przechodzimy. Krótko mówiąc, abyśmy potrafili odkryć, kiedy zwraca się do nas, by poprowadzić nas na drodze do życia ku świętości.